dobiec do końca, że tak powiem, jeżeli chodzi o pierwszy konkurs twórczości artystycznej artystów powiatu mieleckiego z nurtem Wisłoki. Pragnę dodać tutaj, że właściwie ten konkurs został realizowany przy wsparciu, właściwie jedynym wsparciu, można powiedzieć, pana starosty Tymuły i za to mu chcę serdecznie podziękować w tym miejscu, w imieniu swoim własnym, jak też w imieniu realizatorów. Cieszę się, że widzę tutaj no, tyle dzieł i jestem pod wrażeniem tego, co widzę. Chciałem serdecznie państwu pogratulować wszystkim twórcom, którzy no, prezentują tutaj swój dorobek, jeżeli chodzi o ten konkurs. I mam nadzieję, że to jest pierwszy konkurs tego typu. Będziemy go, wszystko na to wskazuje, będziemy go kontynuować w roku przyszłym, być może dalszym. Gratuluję serdecznie wszystkim państwu. No a jeżeli chodzi o najlepszych, no to jury będzie wskazywać zwycięzców. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Moi kochani, ja może jeszcze przedstawię jury naszego konkursu. I to jest Edward Kocielski. Znany nasz malarz mielecki. I Jan Pozowicz. Malarstwo i rzeźba, także mamy dwóch silnych fachowców i do tego doszła osoba, która również jest członkiem Klubu Środowisk Twórczych, nasz pan Zbigniew Wicherski. I teraz z racji swojej funkcji z Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej proszę o odczytanie werdyktu jury. Jury nie miało w tym roku łatwej pracy. Związane było to oczywiście z ilością prac oraz, powiedzmy szczerze, z małą ilością nagród. Dlatego ja w przyszłym roku do organizatorów miałbym taką prośbę, żeby, powiedzmy, rozszerzyć te nagrody. Powiedzmy, niechby były jeszcze również wyróżnienia. Mówię, nagrody są nagrodami, ale mówię, jeżeli duża ilość osób wkłada, jak się mówi, swoją umiejętność, swoje prace, także powinni dostać również wyróżnienie. I tak, po możliwych typach przyznaliśmy dwa równorzędne pierwsze miejsca. Pierwsze miejsce w dziedzinie rzeźby dla Stanisława Czarneckiego za cykl rzeźb na targu. Są to rzeźby. Gratulacje. Natomiast pierwsze miejsce w dziedzinie malarstwa dla Marii Zapolskiej. Pani Mario. Zapraszamy tutaj. Bądź gwiazdą. I drugie miejsce w dziedzinie malarstwa za pejzaż Miki Rybak. Trzecie miejsce również w dziedzinie malarstwa za Pałacyk Oborski Andrzeja Bednarza. O, brawo. Jury postanowiło również przyznać wyróżnienie dla Agnieszki Małek za pejzaż Wosłowolski. Zapraszam teraz pana Kocielskiego, żeby mniej więcej powiedział coś na temat tych prac. No, witam serdecznie. To spotkała nas bardzo trudna rola. Wiem, jak to jest właśnie konkurs, szczególnie artystyczny. Sam biorę nieraz udział w tych konkursach. Nieraz jestem, że tak powiem, nagradzany, a nieraz niestety nic mi się nie dostaje, bo praca nie jest klasyfikowana na wystawie. Wtedy odczuwam, że tak powiem, taki trochę ból wewnętrzny. Dlaczego ja, a inni tak, a ja nie. Ale
sobie mówię, że to jest taka motywacja do pracy. No widocznie inni byli teraz lepsi, a może żyli bardziej patrzyli pod kątem takim, albo pod innym kątem. Także rozumiem tych, którzy nie zostali nagrodzeni, ale naprawdę to jest konkurs. No i tak jak mówiłem, no, konkurs ma nas motywować albo pokazywać, dlaczego jury akurat wybrało te rzeczy lub odrzuciło inne. Jakimi kategoriami żeśmy się z panem Rozowiczem, z panem Wicherskim kierowaliśmy? Przede wszystkim założenia tego konkursu były takie, żeby prace powstały związane z tematyką tutaj powiatu mieleckiego. Sam widziałem, że niektóre prace powstawały na plenerze, który miał miejsce w Dworku Owockich. Byłem świadkiem wykładzenia praw na południe osobiście. Niektóre prace pierwszy raz widzę, ale to nie była taka główne kryterium oceny prac, tylko brać pod uwagę, no, przede wszystkim też związek tematyczny z naszym powiatem, ale też po prostu jakąś wrażliwość indywidualną.